Cześć. Wiecie, że nawet 90% pacjentów, których miałem w przychodni na masaże, wróci do przychodni i nic im się nie poprawi? Wiecie dlaczego? To nie dlatego, że mój masaż nie zadziałał. On zadziałał, ale to nie była prawdziwa przyczyna. Dobra, od początku całej historii. Przychodzi sobie pacjent do lekarza. Bolą go plecy albo szyja. Ok. Lekarz daje skierowanie tam dalej do lekarza. Nie wiem, czy do fizjoterapeuty, czy do ortopedy, czy... Nieważne. Jest odsyłany dalej, dostaje ostatecznie rozpisane zabiegi. Na przykład laseroterapia, laser, ultradźwięki, krioterapia, prądy, pole magnetyczne, ćwiczenia w odciążeniu, masaże i albo wirówka na przykład. Dobra. I przychodzi sobie taki pacjent, który ma rozpisane masaże na przykład na odcinek lędźwiowy kręgosłupa albo na odcinek szyjny kręgosłupa, czyli ogólnie tutaj okolice karku. Dobra. To, co ja mogę zrobić w przychodni, to mam na karcie zabiegowej masaż ręczny, odcinek szyjny kręgosłupa, obręcz barkowa, odcinek lędźwiowy kręgosłupa i to jest to, co ja mam na karcie zabiegowej. Na dobrą sprawę ja mogę tylko to, co jest na karcie zabiegowej rozpisane, tylko to mogę zrobić, wykonać. Czyli jeżeli jest masaż odcinka szyjnego, to mogę robić szyję. Nie mogę wtedy robić lędźwi, nie mogę robić na przykład przepony, tutaj klatki piersiowej i tak dalej, i tak dalej. Mam związane ręce. Dobra. I dlaczego w ogóle o tym wszystkim mówię? Ból pojawia się tutaj. To nie znaczy, że to jest przyczyna bólu. Ja to mogę rozmasować, ok. Te mięśnie się rozluźnią, ok. Pacjentowi będzie lżej, będzie się lepiej czuł, ok, ale to trwa dzień, dwa, tydzień, trzy i tak dalej. Ale to prędzej czy później wróci. I te zabiegi nie są nakierunkowane na prawdziwą przyczynę danego bólu, danego problemu, tylko leczymy skutki. Dlatego uważam, że przynajmniej 90% tych pacjentów, których miałem, to oni wrócą z powrotem na zabiegi, bo te bóle wrócą. Co należałoby w tym zrobić? Co zrobić, żeby było lepiej, żeby się poprawiło? No, system jakby nam nie pozwala na to w tym momencie. Fajnie by było, gdyby więcej było takiej rozmowy, diagnostyki i tak dalej, na przykład w przychodni. Dodatkowo jakaś edukacja i sama chęć ludzi, pacjentów do pracy samodzielnej. Bo na dobrą sprawę ja też pokazywałem tam takie proste czy ćwiczenia, czy co mogą ludzie zrobić, żeby im było lepiej, żeby zostały na dłużej te efekty, które ze mną wypracują. I większość w ogóle nie była zainteresowana. W sensie tak, o, fajnie, super. Ale to było widać, że oni ani razu tego nie zrobią. Naprawdę. I no kurczę, ci ludzie nawet oddychać nie potrafią. Nie potrafią oddychać. Ja masuję, mówię, poproszę głęboki wdech, a oni mi robią coś takiego. Jeszcze raz, wolniej. I nie dość, że ten oddech nadal jest strasznie płytki, to nie jest głęboki oddech taki. To nie jest taki oddech. To jest szybki, płytki oddech. I to jeszcze
barkami do góry. Tu przepona w ogóle nie pracuje. To jak ci ludzie, jeżeli oni są tutaj związani przez to, że się garbią, siedzą cały czas, to jak, mając tutaj wszystko związane, jak my mamy rozluźnić tutaj tył? To nie ma żadnej możliwej opcji na to. To na chwilę, bo wyprostujemy, to pozycja zostanie, może troszkę będzie lepiej, ale pozycja zostanie i po prostu pozbyliśmy się bólu. Tyle. Na chwilę. Taka mnie naszła refleksja. Także pamiętajcie, że trzeba szukać przyczyny. To nie zawsze się udaje i nie zawsze nie zawsze jesteśmy w stanie znaleźć przyczynę od razu. Czasami trzeba szukać głębiej i głębiej, testować, sprawdzać i pracować też we własnym zakresie. Wy jako pacjenci, jako osoby z problemami, które chcecie rozwiązać. Musicie też sami pracować nad sobą, bo masaż 15-20 minut w przychodni to na dobrą sprawę, jeżeli wy nic nie zmienicie, to gówno da. Naprawdę. Dobra. Tyle ode mnie. Dzięki. Do następnego.